Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmie u mnie na kanale. Dzisiejszy film będzie o trendach na jesień-zimę 2024-2025. Ja jestem Ewelina i przygotowałam dla Was ogromne zestawienie trendów, dodatków. Oczywiście żadnych z tych rzeczy nie musicie kupować. Prawdopodobnie wiele z nich macie już u siebie w szafie. Jeżeli jesteście ciekawe, co dla Was przygotowałam, zostańcie ze mną do końca tego filmu. Od razu na wstępie bardzo Was przepraszam za mój głos, ale ostatnio przeszłam dosyć silną infekcję i niestety, ale straciłam po niej głos. Wracam już do siebie, natomiast gdzieś tam prawdopodobnie będziecie słyszeć delikatną chrypkę. Ja oczywiście wspomagam się herbatą. Was również zapraszam do przygotowania w tym momencie kawy, herbaty, przykrycia się kocykiem i spokojnie wysłuchania tego, co mam dla Was przygotowane. Mam nadzieję, że do końca filmu nie stracę całkowicie głosu, ale naprawdę mam dużo rzeczy przygotowanych dla Was. I dodatkowo chciałabym powiedzieć, że ten sezon to jest sezon idealnie skrojony na mnie. Mamy mnóstwo elementów, mnóstwo dodatków, mnóstwo kolorów, które idealnie zgrywają się z moim typem urody, które idealnie zgrywają się z moim stylem, więc to jest dla mnie niesamowicie ekscytujący czas i bardzo długo czekałam na to, żeby móc dla Was w końcu nagrać ten film, który niestety pojawia się dosyć późno, ale lepiej późno niż wcale i mam nadzieję, że spędzicie ze mną miło czas. Moda, którą teraz spotkacie w sklepach, jest modą wygodną, taką, która idzie w kierunku człowieka. Jest dużo klasyki, dużo spokoju, takich stonowanych kolorów. Łatwo można te wszystkie elementy ze sobą zestawiać. Jest prosta właśnie w utrzymaniu, jest prosta w zestawieniach, jest prosta w takich codziennych naszym życiu, więc jakby nie ma tam nic takiego mocno udziwnionego, tylko po prostu ubierając te rzeczy możemy czuć się komfortowo. Oczywiście są też takie nurty, które bardziej trafiają do młodszych pokoleń i będę tylko o tym tak krótko wspominać. Oczywiście są to lata 2000. Nie będę ich tutaj pokazywać, dlatego że to totalnie nie jest mój styl, ale są to właśnie rzeczy, które na przykład możecie zobaczyć na TikToku, które są kreowane i pokazywane przez młode osoby. Są to bardzo często takie style trafiające właśnie w bardziej taki grunge, coś bardziej rockowego, niesamowicie odkryte elementy pokazujące ciało. No ewidentnie jest to taka inspiracja tymi latami 2000. Ja to pamiętam z tego okresu, kiedy ja byłam młodą osobą. Niekoniecznie się tak ubierałam, natomiast to była taka moda bardziej imprezowa. I teraz ona wraca. Więc no tak, myślę, że to jest czas eksperymentów dla takich młodych osób i myślę, że każdy z nas gdzieś tam musi popróbować czegoś, zanim trafi na taki swój własny tor, na własny styl, który będzie mu towarzyszył tak naprawdę do końca życia. Pierwszy nurt, o którym chciałabym Wam wspomnieć, będzie to nurt taki nowoczesne boho. I tutaj już się uśmiecham, jak o tym mówię, dlatego że bardzo podoba mi się ten styl. Jest to oczywiście inspiracja tym, co zostało pokazane przez markę Chloe na pokazach. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten styl, bo on charakteryzuje się taką lekkością, kobiecością, delikatnymi, pastelowymi barwami. Ja tutaj mam kilka takich elementów w swojej szafie, które mogłyby właśnie być wykorzystywane do tego stylu. I teraz Wam pokażę, jakie elementy są charakterystyczne dla tego stylu. A mianowicie wszelkiego rodzaju falbanki, takie delikatne formy, widzicie, zwiewne materiały. To jest bluzka akurat, jak widzicie, mint velvet, wiskozowa, przewiewna, delikatna, w takim pudrowym, jasnym różu.
Więc widzicie, pastele pojawiają się teraz też na jesień. Tutaj Wam pokażę kolejną bluzkę. Ta akurat jest z Zary. Jest bardzo zwiewna i właśnie tak jak widzicie, te rękawy są takie lejące. To oczywiście bluzka nie jest z obecnej oferty sklepu, natomiast bardzo, bardzo podobne znajdziecie teraz też w Zarze. Też oczywiście taki pudrowy róż, też mnóstwo falbanek. Oczywiście też w tym stylu pojawią się trendowe kolory, tak jak na przykład burgund. Tutaj mamy moją bluzkę w kolorze burgundowym, która też właśnie posiada falbany. Te falbany są takie, nawet bym powiedziała, że nie są symetryczne, bo tutaj mamy na górze, tutaj mamy gdzieś po boku tą falbanę. Wszystko takie zwiewne, delikatne, z wiskozy, jak najbardziej jest w trendach. Również w trendzie boho znajdziecie dużo przeźroczystości. To jest bluzka, która też już jest ze mną od dłuższego czasu. Ja ją bardzo lubię. Ona jest właśnie taką bluzką dla mnie trochę bardziej imprezową. Ale właśnie przeźroczystości to też będzie w tym nurcie boho. W nurcie boho znajdziecie również ciemny jeans, długie, zwiewne spódnice, których ja nie mam, ponieważ powiem Wam szczerze, że ja nie najlepiej się czuję właśnie w takich długich spódnicach, bo jestem niska, wiecie, jestem w rozmiarze petit i te długie spódnice bardzo mnie przyciążają, takie jestem... Tak przebrana się czuję w tym momencie. Dla mnie jest bardziej taka długość jednak mini. Tutaj właśnie też chciałabym Wam pokazać moją bluzkę jeansową, też taka falbanka. Ta bluzka jest, nie wiem, mam ją chyba już ze 3 lata w swojej szafie. Oczywiście też ją wyciągnę. Do nurtu boho jak najbardziej możecie wykorzystać materiał, którym jest zamsz. Ja mam taką zamszową kurtkę, jasną. Teraz mnóstwo zamszowych kurtek znajdziecie właśnie w ofertach sklepów. One nie będą raczej miały tego takiego kroju, jak tutaj ten biker style, tylko pewnie będziecie miały możliwość kupienia z kołnierzykami, ponieważ właśnie to jest teraz modne. Natomiast no, nie uważam, że posiadając właśnie tego typu kurtkę zamszową musiałabym kupić coś, co jest tak w 100% w trendach. Uważam, że sam materiał robi robotę. No i oczywiście kolor czekoladowy, wszystkie dodatki w kolorach czekoladowych. Tutaj mam torebkę, tutaj mam też czekoladowe wysokie zamszowe kozaki, zestawiane z beżowymi na przykład kowbojkami. Wszelkie plecenia, czyli styl Bottega Veneta, brązy w różnych odcieniach, właśnie w tym stylu boho, taka czekolada, czy właśnie taka mała też czekoladowa torebka. To jest wszystko w mojej szafie. Ja tego absolutnie teraz nie musiałam dokupywać, ponieważ to wszystko, tak jak widzicie, już mam. I jak najbardziej mogę wykorzystać do tego stylu boho. Kolejnym trendem jest powrót do retro, do stylu vintage. Styl retro, który będzie takim charakterystycznym, też pokazującym się w różnych sklepach stylem, to będzie właśnie ten styl z lat 50., z lat 60. To nie jest nic nowego, to jest coś, co się już pojawiło w zeszłym sezonie, też chyba na jesień, więc jeżeli kupiłyście już coś wtedy w tamtym okresie, bądź macie po prostu jeszcze sprzed wielu innych lat, to zdecydowanie wyciągnijcie to i ja Wam pokażę, bo to jest jeszcze też ważne, że ten styl retro pozwala nam ubierać różne ubrania w kompletach. Wcześniej jakby bardziej ubieraliśmy się w pojedyncze elementy, teraz to będą komplety. I na przykład pokażę Wam moją marynarkę właśnie w stylu takim Chanel. To jest styl, który nawiązuje do Chanel, do Dior z tamtego okresu. Mam do tego marynarkę i spódnicę noszone jako komplet. Będzie to jak najbardziej w trendach. Wszelkiego rodzaju, słuchajcie, zdobienia. Zdobione guziki,
takie elementy na, no właśnie takim tweedzie. Jakieś takie właśnie, które są biżuteryjnymi dodatkami, to nadal jest w trendach i nadal będzie bardzo modne. Jeżeli chodzi o sukienki z tego czasu, no to są to takie sukienki właśnie pudełkowe, mini rozmiar, tweedowe. Robiłam z tą sukienką między innymi dla Was stylizację na okres świąteczny w zeszłym roku, więc jak widzicie, ta sukienka nadal jest ze mną i nadal jest w trendach. Ona ma taką lekko błyszczącą nitkę, więc to będzie taka dla mnie znowu bardziej imprezowa wersja sukienki, ale no to znowu się pojawia, czyli wszystko takie właśnie proste, pudełkowe, mini długości, wysokie kozaki. Co jeszcze takiego jest charakterystycznego? Ja tego nie mam, ponieważ no, jakby to nie jest mój styl, ale połączenie sweterków, takich kardiganów z bluzkami pod spodem, które są kompletem. To było, nie wiem, sprzed 20 lat takie zestawy były kiedyś sprzedawane. Ja po prostu to pamiętam jako dziecko. To nie jest mój styl, więc ja tego nie kupuję i nie noszę. Natomiast to się też właśnie pojawiło teraz. Znowu ponownie wróciło do mody. Nawiązując jeszcze do takiego stylu retro, nawiązujemy również do tego boho, które jest takim hippie style, czyli wszelkiego rodzaju, właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, połączenia z zamszem, frędzle, bluzki z frędzlami, kurtki z frędzlami, torebki z frędzlami. Wszystko takie luźniejsze, oczywiście wszystko w tych takich ziemistych odcieniach. Tak jak teraz na przykład ja mam dzisiaj bluzkę panterkową, to pantera również może być wykorzystana w tym stylu. To są te lata 70. To też do nas wraca, to też jest właśnie to retro, które do nas wraca. Oprócz tego mamy również taki western style, ale na przykład ten styl western nie jest noszony tak w 100%, jakby to powiedzieć, że nie ubieramy się od stóp do głów włącznie z kapeluszem w stylu western, tylko wrzucamy właśnie te elementy western do naszego stylu. Czyli na przykład mamy jakąś bardziej elegancką sukienkę i łączymy ją, załóżmy, z kowbojkami, z niskimi, wysokimi, średnimi, no po prostu z kowbojkami. Więc tak. Kowbojki, tak jak mówiłam wcześniej, takie koszule jeans przede wszystkim, ten ciemny jeans, to nam właśnie przypomina ten styl western. Kolejnym takim nurtem właśnie w tym powrocie do retro, bo to też już jest od wielu, dawno, dawno temu się pojawiło, jest to styl w taki countryside. Mi się to kojarzy taki typowo British countryside, czyli takie proste elementy, które na przykład wysokie kowbojki, takie proste, skórzane kowbojki, do tego taki płaszcz z kołnierzykiem. Nie wiem, czy kojarzycie, jaką modę nosiła królowa Elżbieta, ale ona właśnie bardzo często miała takie dłuższe płaszcze z takim kołnierzykiem. To teraz się pojawiło w sklepach. Burberry przede wszystkim posiada takie płaszcze. Ja się z tego trochę śmieję, bo dla mnie to jest taki właśnie typowo wiejski styl brytyjski. Kraty, pepita, w takich brązach, to wszystko takie noszone właśnie tak trochę staromodnie, taki typowo brytyjski styl. No powiem Wam, że śmieszne to jest, bo ja to kojarzę typowo tutaj z tą brytyjskością, a to teraz wychodzi też ogólnie do świata, do Europy. Także ten British countryside to też jest kolejny nurt, który pojawia się właśnie w modzie na sezon jesienno-zimowy. Idąc dalej tak tym nurtem czasowo, przechodzimy właśnie do lat 2000 i tutaj zaczyna się ten styl sportowy. Sportowych elementów i ubrań znajdziecie też sporo teraz w sklepach. To też będą takie szerokie, typowe wide leg spodnie, jeansy. To jest typowo okres właśnie lat 2000 i no tak, to cały czas jest z nami. Spodnie szerokie jeansowe posiadam, tak samo materiałowe.
Natomiast no, sportowy styl to nie jest do końca mój styl. Ale oczywiście, jeżeli to jakby trafia w Wasze gusta, to teraz pełno tego będzie w sklepach. Wspomniałam, że większość ubrań jest takich klasycznych, ale oczywiście pojawia się też trochę awangardy w wydaniu minimalistycznym. To będą też takie ciekawe połączenia bardzo prostych, porostych form, na przykład połączenie spódnicy ze spodniami, to też już kiedyś było, ale wszystko jest z takich prostych elementów, z prostych materiałów. To są na przykład długie płaszcze. Ja tutaj Wam pokażę mój płaszcz skórzany, ale właśnie chodzi bardziej o to, że to są płaszcze, które są z takich jednolitych materiałów, bez żadnych dodatkowych wstawek. Spódnice długie, midi, krótkie, połączenia właśnie takich skórzanych elementów, prostych, bez jakichś dodatków, bez żadnych takich właśnie elementów, nie wiem, nie ma dużo złoceń, nie ma takich dużo tego takiego właśnie dodatku metalu, tylko właśnie same ubrania są bardzo proste formą. One mogą być tak troszeczkę inaczej wykrojone, natomiast one same w sobie są bardzo proste. No to też już jest od jakiegoś czasu w sklepach, więc jeżeli nosicie tego typu ubrania, to znajdziecie je też pewnie w swoich szafach. Oprócz tego moda biurowa. Moda biurowa klasyczna, taka prosta. Te kroje są takie proste, kolory są proste. Bardzo często są połączenia marynarki spódnicy, marynarki spodni, więc całe garnitury możecie kupić. Koszule są takie proste, oversize'owe, takie proste w formach. To wszystko znajdziecie teraz w sklepach, jeżeli ubieracie się do biura w dress code, to możecie śmiało zajrzeć do sieciówek, do sklepów i poszukać czegoś teraz dla siebie, co jest w trendach, co trochę odświeży być może Waszą taką ofisową, biurową garderobę. Fason, który pojawia się teraz w modzie, na te trendy jesienne, jest to fason podkreślający ramiona i podkreślający wąską talię. W związku z czym wszelkiego rodzaju marynarki z przeskalowanymi ramionami, troszeczkę powiększonymi, takie, które mają poduszki i podkreślają tą linię ramion, plus wiązania w pasie, to jest właśnie to, co znajdziecie teraz w sklepach. Ja mam marynarkę Zary, która jest ze mną od wielu, wielu lat. Ona jest stylizowana na marynarkę Balmain i ona właśnie ma tą podkreśloną linię talii, jest mocniej wyskalowana na ramiona. Myślę, że one, te marynarki co roku pojawiają się w Zarze w bardzo wielu kolorach, ja mam ją też w wielu kolorach i po prostu dla mnie ta marynarka to jest właśnie ten trend. Oczywiście one mogą być też takie bardziej neutralne, bez tych guzików. Bardzo często tutaj są wręcz takie wykreowane te boki, że widzicie to wcięcie w talii takie mocniejsze i ten bok wysunięty. Ale jeżeli macie swoje własne oversize'owe marynarki, które też mają podkreśloną linię ramion, to w bardzo prosty sposób możecie wyłapać talię, zawiązując pasek, zapinając pasek. To jest najprostsza rzecz, żeby stworzyć coś bardziej trendowego z tego, co już macie w szafie. Oczywiście kolejnym takim elementem to są nogi w tym momencie. Jest duży fokus oprócz właśnie na ramiona, na talię, również na nogi. Dlatego mamy bardzo dużo wysokich butów, w sensie cholewek wysokich, takich, które są do kolan, nawet ponad kolano. Tak jak w przypadku tych moich brązowych, czekoladowych oficerek. Widzicie, one są ponad kolano. Do tego znajdziecie wysokie skarpetki, oczywiście rajstopy w różnych kolorach, burgundowy kolor jest teraz bardzo modny w rajstopach, więc rajstopy, kolorystyka taka właśnie bardzo jesienna. Dodatkowo podkolanówki, to jest coś, co właśnie możecie nosić z wyższymi kozakami, podkolanówka i do tego na przykład mini spódnica. To jest bardzo modne też i to też troszeczkę trafia w ten taki styl countryside, bo jeżeli właśnie do takich prostych oficerek ubierzecie właśnie tą wyższą skarpetkę,
do tego dodacie coś w kratę, to może być właśnie w tym stylu countryside. Co jeszcze takiego? Krótkie kurtki. Ja wiem, że to nie jest najlepszy sezon na krótkie kurtki, ale przede wszystkim krótkie trencze. I ja też właśnie taki krótki trencz posiadam teraz w swojej garderobie. Jak wiecie, ja kocham trencze, mam ich kilka w różnych kolorach. Mam też ten swój kultowy, taki dłuższy, beżowy trencz, ale pomyślałam, że na ten sezon kupię sobie też taki krótszy. Jest bardzo fajny i powiem Wam, że bardzo często go noszę. Nawet nie spodziewałam się, jak często będę po niego sięgać, a dlatego, że jeżdżę prawie cały czas samochodem, no to ten krótki trencz jest bardzo wygodny do samochodu. Jeszcze nawiązując do tego podkreślania talii, no to tak jak już wcześniej pokazywałam, wszelkiego rodzaju płaszcze, które będą podkreślać talię właśnie przez wiązanie, tak samo płaszcze wełniane, to też jest teraz w trendach. Jeżeli chodzi o krótkie kurtki, krótkie marynarki, to tak jak widzicie, na przykład ta marynarka, ale również te klasyczne marynarki, które po prostu są odcięte, to też już jest od wielu sezonów, więc jeżeli macie w swoich szafach, to nadal jest to w trendach. Jeżeli lubicie je nosić, to zapraszam. W tym sezonie mamy też bardzo dużo spódnic. I spódnice są w różnych formach. Najczęściej są to takie dłuższe spódnice, wchodzące w ten styl maxi, bądź taki 7/8. Te spódnice są rozkloszowane, szerokie. To jest ten czas też spódnic na takie spódnice w formie litery A. Jest to modne, natomiast nie dla każdego. I tutaj wspomnę o sobie. Ja jestem osobą niską, mam 1,57 m wzrostu, w związku z czym tego typu spódnice mnie bardzo obciążają wizualnie i to niestety nie jest dla mnie trend. W trendach są również spódnice ołówkowe, ale one są dla mnie trochę zbyt formalne i nie noszę ich na co dzień, to nie jest dla mnie styl taki casualowy, codzienny, który ja stosuję, ale jeżeli właśnie chodzicie do biura, jeżeli macie ten styl biurowy, no to właśnie te spódnice ołówkowe mogą być dla Was, bo jest to taka dosyć bezpieczna długość. Dla mnie zdecydowanie na ten sezon to spódnice mini, które uwielbiam nosić, które będę nosić właśnie z długimi kozakami. I one bardzo sprzyjają właśnie mniejszym sylwetkom, bo te nogi są bardziej wyeksponowane i nas optycznie jeszcze podnoszą i wydłużają. Wydajemy się trochę wyższe dzięki temu. Więc ja na pewno w tym sezonie będę sięgała po spódnice mini. Trend, który jest również kontynuacją trendu wiosenno-letniego, to są bermudy, spodnie bermudy. Najczęściej właśnie takie, wiecie, szerokie, nie dość, że szeroka nogawka, to jeszcze obcięta, krótka. To na pewno nie jest styl dla mnie. Ja uważam, że on totalnie nie sprzyja mojej sylwetce. On w ogóle nie sprzyja praktycznie żadnej sylwetce, natomiast no, jest to teraz w trendach. Widziałam takie zestawienia jeansowych właśnie bermudów z na przykład wysokimi kowbojkami. No, nie jest to dla mnie, ale jeżeli oczywiście to jest coś dla Was, chcecie być trendowe i nosić tego typu spodnie, to teraz znajdziecie je w sklepach. Oczywiście, jeżeli mówimy o jesieni i zimie, to nie może zabraknąć swetrów oraz wszystkich takich wyrobów wełnianych. Oczywiście to nadal jest modne, to nie mogłoby nie być modne, bo to nas ogrzewa. Formy, które są wybierane, są to najczęściej właśnie kardigany, które, tak jak wcześniej mówiłam, są łączone z bluzeczkami jako komplety, albo na przykład kardigany, które są dłuższe i wiązane w pasie. To też jest już coś dawnego, więc jeżeli macie takie kardigany w swoich szafach, to po nie sięgnijcie. Jeżeli macie w ogóle na przykład wielkie, długie kardigany, to warto pomyśleć też o podkreśleniu talii, używając swoich skórzanych pasków. I to też będzie fajnie wyglądało do takiego stylu, do wysokich na przykład kozaków. Myślę, że może coś takiego dla Was przygotuję w stylizacji na Instagramie, także Was tam serdecznie zapraszam. Kolejną rzeczą są swetry, które są takie mocne, mięsiste, szerokie, proste, pudełkowe, takie wiecie, oversize'owe, ale
w takiej bardzo, bardzo prostej formie, ale mogą się pojawić różne plecenia, różne takie wykonane właśnie z wełny wzory, coś w tym stylu, natomiast raczej jednokolorowe, niewielokolorowe, tylko takie proste, neutralnych kolorach, coś, co może już macie w swojej szafie i też zachęcam właśnie do zajrzenia do tego, do swojej szafy, ale również swetry na przykład rozpinane pod szyją, z kołnierzykiem. Te rozpinane pod szyją to są na przykład takie rozpinane na zamek. Ja też posiadam taki jeden sweter w swojej szafie, natomiast jeszcze go nie wyciągnęłam, bo jeszcze jest odrobinę za ciepło. I to jest taki styl swetra, który trochę nawiązuje do sportowego stylu, jak bluza rozpinana na zamek, ale jest to bardzo wygodne, dlatego że bardzo szybko możecie, wiecie, jak jest Wam cieplej, to się po prostu rozpiąć i jest Wam odrobinę chłodniej, to są wełniane swetry, więc one trzymają bardzo temperaturę. Więc te swetry też są nadal modne, taki styl właśnie rozpinanego swetra, czy swetra z kołnierzykiem. Dodatkowo fajnymi wyborami też będą teraz golfy. I słuchajcie, golfy to są bardzo wysokie golfy, takie, które będą chować maksymalnie Waszą szyję. Jeżeli nie lubicie golfów i boicie się tego, bo Was to po prostu przytłoczy, no to być może nie jest to dla Was trend. Natomiast jeżeli jesteście zmarzluchami, tak jak ja, i macie gdzieś nawet w swoich szafach takie właśnie wysokie golfy, no to to jest ten czas. Ogólnie bardzo dużo dzieje się w okolicy szyi. Są też różne wywinięte takie kołnierze w swetrach, takie większe wywinięte golfy, tego już dawno nie było w modzie i znowu się pojawia. Są dodatkowo dokładane takie szaliki do swetrów. Ogólnie jest duży nacisk na szyję, szale, takie jakieś narzutki. Oprócz tego mamy poncho. Poncho, które są na przykład też z szalami połączone. Na przykład płaszcze wełniane, które mają już w sobie szal i też się tym można przewinąć. Bluzki z takimi podłużnymi właśnie elementami, jakimiś do związania na przykład do kokardy, ale też do takiego właśnie, żeby tutaj nam gdzieś wisiało. Więc dużo jest właśnie takich elementów z szalem, z czymś, co dzieje się właśnie w okolicy szyi. Jednym z takich mocniejszych trendów i też takim deseniem, który jest bardzo charakterystyczny w tym sezonie, jest panterka. Jak widzicie, dzisiaj mam ubraną na sobie wiskozową bluzkę w panterkę. Wiecie, panterka to jest coś, co prawdopodobnie większość z nas gdzieś w swojej szafie ma, ale w ostatnich latach głęboko schowało albo już sprzedało. A tutaj się okazuje, że w tym sezonie jest ogromny powrót do pantery, więc jeżeli macie ją w swojej szafie w każdej formie, to nie musi być tylko bluzka, to mogą być spodnie, to mogą być spódnice, to mogą być buty, torebki, płaszcze, to wyciągajcie je w tym momencie, bo te panterki występują w różnych formach. Tak jak widzicie, dzisiaj ja mam na sobie taką bardzo neutralną, która jest taką naturalną panterą, tak jak widzicie. Ale na przykład mam też w swojej szafie spódnicę, która ma taką bardziej geometryczną formę panterki. Bardzo w ogóle te spódnice lubię i często po nią sięgam. Ona super wygląda właśnie w takim stylu z kowbojkami, z zamszem. Przygotowałam dla Was taką stylizację, więc zapraszam Was na Instagram. Tam na pewno będziecie mogły ją niebawem zobaczyć, także śledźcie mnie koniecznie, zaobserwujcie mój profil na Instagramie Petite Me Lifestyle, no bo ta stylizacja z tą spódnicą na pewno się pojawi. Mogą to też być takie uprostszone formy panterki, tak jak widzicie, tu są tylko po prostu takie delikatne centki, nie są takie mocne, subtelne, to jest akurat kaszmirowy sweter, który jest w mojej szafie, słuchajcie, nie wiem od ilu lat. 9? Naprawdę. I też z nim zrobiłam stylizację, także też się pojawi na Instagramie. Pantera może być właśnie taka brązowa, ale mogą to też być również takie bardziej awangardowe formy, mogą być inne kolory. Najczęściej są to właśnie czernie, szarości, brązy.
I on bardzo fajnie wyglądają i podbijają stylizację. Oczywiście ta forma noszona tej pantery jest taka bardziej casualowa. Tutaj musicie uważać na panterę, ponieważ pantera zestawiona w nieodpowiedni sposób może się wydać odrobinę bardziej wulgarna. Ja myślę, że nagram Wam taki osobny filmik, w którym opowiem o tym, jak nosić panterę, bo pantera jest bardzo fajnym deseniem. Nie jest tylko takim odbieranym, tak zwanym panciowatym. Nie jest też wulgarna. Można ją naprawdę na co dzień w bardzo prosty i fajny i taki ciekawy sposób zestawić. Także pantera to jest zdecydowanie trend w tym sezonie. Ja sobie nie wyobrażam jesiennego sezonu bez kraty i tak też jest tym razem. W tym sezonie pojawiła się krata. Krata może być kratą szkocką, wiecie, taką, które są w kitlach, w różnych odcieniach, dodatkiem czerwieni, z zielenią, z granatem, ale również może być to na przykład krata taka jak u mnie w marynarce, czyli szara krata z dodatkiem czerwieni. Ta marynarka jest przepiękna, ma też dodatek wełny. Ona też jest lekko taliowana, tak jak zobaczycie, więc no idealna, ja ją kocham, ta marynarka to już ze mną jest od kilku lat, robiłam już z nią kilka stylizacji, bardzo często właśnie fajnie wyglądają stylizacje, gdy dodam do niej troszeczkę czerwieni, gdy chcę stworzyć taką stylizację może trochę bardziej w old money, taką trochę old fashion, brytyjską, to sięgam właśnie po tę kratę. Oprócz tego wyciągnęłam z szafy przerobioną w zeszłym roku spódnicę Burberry. To była spódnica, która to jest w ogóle bardzo unikatowy element mojej garderoby. Jest to spódnica Burberry vintage, która jest w mojej garderobie, nie wiem, też właśnie chyba około 9 lat już. Jest wełniana i słuchajcie, ta spódnica została już przerobiona dwukrotnie. Pierwsza jej wersja to była taka spódnica bardzo długa, sięgająca wręcz do kostek. To był ten model właśnie, który był taką bardzo długą spódnicą i ona została skrócona przez poprzednią właścicielkę na spódnicę ołówkową. I ja słuchajcie, tę spódnicę nosiłam właśnie ołówkową do pracy, do biura jeszcze jak jeździłam. I powiem Wam, że ona przez ostatnie kilka lat przewisiała u mnie w szafie. I w zeszłym sezonie, tak jakoś na wiosnę, zajrzałam do szafy i stwierdziłam, że kurczę, wiecie, ona jest taka piękna, do tego jest wełniana, podszewka jest wykonana też z dobrej, takiej przewiewnej, przewiewnego materiału. W związku z czym stwierdziłam, że coś muszę z tym zrobić. I postanowiłam ją skrócić do wymiaru, do długości mini. I uważam, że jest to świetne rozwiązanie. Zrobiłam już z nią stylizację. Też pojawi się niebawem na Instagramie, więc już mnie tam zaobserwujcie. Bo powiem Wam, że naprawdę jest piękna. I teraz właśnie ta krata Burberry też jest bardzo w trendach. Także wszelkiego rodzaju właśnie te kraty w beżach z połączeniem bieli, czerni i czerwieni. Tak jak widzicie, mój szalik Burberry, który też już jest ze mną od kilku lat, do tego mam taki troszeczkę cieńszy. To wszystko teraz na jesień trafi do mnie, do garderoby, znowu ponownie będę po nie sięgała. Ja oczywiście co roku po nie sięgam, bo to są moje ukochane szaliki, ale też możecie poszukać innych szali w kratę. To jest akurat marki Barbour, wełniany szal. Wełna połączona z kaszmirem. On jest, słuchajcie, w kolorze właśnie takim czekoladowym, połączony z delikatnym takim brązem jaśniutkim, beżem i różem. Też będzie bardzo ładnie wyglądał na przykład z tą moją kurtką zamszową, czy czekoladowymi dodatkami. Także tak, taka krata, wszelkiego rodzaju kraty. Tak samo krata pojawia się, słuchajcie, nie tylko w marynarkach, ale również w płaszczach. Także jeżeli szukacie jakiegoś płaszcza w kratę, to teraz warto się tam udać do sklepów i poszukać czegoś. A może właśnie macie takie płaszcze w kratę z poprzednich sezonów? To jest ten czas. Wyciągnijcie je i używajcie.
Krata jest bardzo modna. O kracie zapomniałam wspomnieć, o kracie księcia Wali. To jest właśnie ta krata, która będzie wpisywała się w ten styl countryside. Więc jeżeli posiadacie właśnie w swojej garderobie jakąś marynarkę czy jakikolwiek dodatek z tą kratą, to zachęcam, żebyście ją wyciągnęły właśnie na ten sezon. Oprócz tego jest modna drobna pepita, nie taka wiecie wielka, ogromna, ale właśnie jak zobaczycie taka drobna, ja mam akurat w mojej marynarce Aqua Scutum. Zresztą Aqua Scutum też ma piękną kratę, taka ona jest troszeczkę właśnie inna. Ja też bym ją wyciągnęła, jakbym miała gdzieś właśnie jakiś element garderoby z tą kratą, to też bym ją teraz nosiła. Ale ja akurat mam marynarkę Aqua Scutum z delikatnym właśnie, z delikatną pepitą. I to też fajnie będzie wyglądało w tym sezonie. Ta marynarka też już jest ze mną od wielu lat i bardzo się cieszę, że znowu będę ją nosiła. W tym sezonie, jak to w sezonie jesiennym, jest również modna skóra. Skóra w każdym wydaniu. Najczęściej jest to taka miękka, lejąca skóra, ale również zamsz. Więc wszelkiego rodzaju elementy, ubrania, jak i również okrycia wierzchnie i dodatki w skórze są bardzo modne. Ja Wam pokażę takie przykłady moich skórzanych elementów, tak jak już Wam wcześniej pokazywałam. Piękny skórzany płaszcz w takim kolorze, słuchajcie, to jest właśnie taki bardzo nieoczywisty kolor. On się bardzo ładnie wpisze w ten sezon, dlatego że jest to odcień burgundowy, ale wpadający taki w czekoladę, albo czekolada wpadająca w burgund. Nie wiem do końca, jak określić ten kolor, ale przepięknie, przepięknie w stylizacjach się stylizuje, więc naprawdę to jest piękna rzecz w mojej garderobie. Oprócz tego standardowa czarna ramoneska. Ta jest akurat taka ramoneska prosta, specjalnie wyciągnęłam tylko tą prostą, bo mam jeszcze taką klasyczną ramoneskę z tymi wszystkimi przeszyciami. Natomiast ta jest taka w prostej formie, co też bardzo się wpisuje w ten sezon nasz teraz jesienny, że właśnie te proste elementy są modne. Więc tak, to jest moja ramoneska czarna skórzana. Oprócz tego proste skórzane spódnice. Ja mam dwie takie w prostej formie. Jedna jest czekoladowa, druga jest czarna. Nie wiem, czy tu będzie widać różnicę kolorystyczną, ale uwierzcie mi na słowo, że jedna jest brązowa, druga czarna. Piękne do stylizacji. Uwielbiam je nosić do wysokich butów, do zamszowych, do gładkiej skóry. Zawsze super się sprawdzają. Do tego na przykład skórzane spodnie. Te akurat mam z Zary. Więc ta skóra naprawdę przewija się, słuchajcie, w wielu momentach, w wielu miejscach, na wielu elementach stylizacji. I tak samo nie mogłabym nie wspomnieć o torebkach, czyli na przykład o takim rodzaju skóry, jak w tej mojej torebce. Skóra, która jest brązowa, ale ona jest, ma w sobie takie kasztanowe tony, wpadające właśnie w czerwień, lakierowana, więc bardzo, bardzo w trendach na ten rok. Bardzo lubię tę torebkę. Ona jest obecnie dostępna w Ochniku. Jeżeli spodobał Wam się ten model, to odsyłam Was do Ochnika. Jest przepiękna. Do tego właśnie skóra, na przykład taka czekoladowa, gładka w loafersach. Skóra kroko, którą też właśnie tutaj mogę Wam pokazać, ona też jest taka czekoladowa, ciemna. Ale skóra również w wydaniu takim bardziej lakierowanym, błyszczącym. Tutaj na przykład mam torebkę, ona w sumie nie jest tak bardzo lakierowana, błyszczona. Ona jest taka po prostu lekko błyszcząca, gładka skóra. W tej wersji też jest w modzie. Oczywiście kolor jest bardzo trendowy, wiadomo. I dodatkowo lakierowana skóra. Słuchajcie, w każdym wydaniu. Właśnie najczęściej w torebkach, najczęściej w balerinach dostaniecie właśnie tą lakierowaną skórę. No,
Zobaczcie, te buty są po prostu przepiękne. Nie wiem, czy będzie je widać, czy dobrze wyostrzy. No, przepiękne są, czyli lakierowana skóra. Tak jak widzicie, ogrom faktur i różnych wykończeń skóry. To jest teraz mocny trend na jesień, zimę. Oczywiście takim materiałem, który jest bardzo charakterystyczny teraz u nas na jesień, w trendach, to jest, słuchajcie, jeans. Ja mam tutaj takie na przykład white leg jeansy szerokie. Jeans właśnie najczęściej jest w takiej szerszej wersji, w ciemnych kolorach. Tutaj ja na przykład mam swoje ukochane dzwony, które w zeszłym roku kupiłam właśnie w takim ciemnym odcieniu jeansu. Uwielbiam je, one przepięknie wyglądają właśnie czy z balerinami, czy z butami sportowymi, ale ja najczęściej je noszę właśnie do kowbojków. Więc tak, jeans, ciemny jeans. Jeans, który możecie znaleźć na koszulach, na marynarkach, na płaszczach, spodnie wiadomo, spódnice wiadomo, spódnice długie, spódnice krótkie, spodnie. No po prostu jeans jest w każdej formie. Jeans nadal jest bardzo modny, to już jest kontynuacja poprzednich sezonów. Także jeżeli nie macie jeszcze swojej ukochanej pary jeansów, to koniecznie po nie biegnijcie do sklepu, bo to są jedne z wygodniejszych spodni. Ja kocham jeansy i noszę je bardzo, bardzo często. Także jeansy to jest też ogromny trend. Już myśląc bardziej o sezonie zimowym, musimy wspomnieć o futrach, misiach, futrzakach, które też będą mocnym trendem. Będą to natomiast takie futrzaki i futra w kolorach bardzo neutralnych, ziemistych, takich naturalnych, brązy, czekolady, kremy. To jest teraz trend właśnie na futra i ja na przykład w swojej szafie pokażę Wam, jakie mam futro. To jest futro Bizu, które jest w takim pięknym kolorze cappuccino, w sumie nie tylko cappuccino, ale to jest taki bardziej taupe, więc na pewno w tym sezonie też będę korzystała z tego futra. Może to nie jest taki stuprocentowy trend, natomiast jest mięciutki i po prostu kocham futra na zimę, więc na pewno po te futro też sięgnę w tym sezonie, ale dużo będzie, słuchajcie, takich kożuchów, nie tylko krótkich, takich jak na przykład ten, ale też takich długich, wiecie, takich po prostu a la płaszcze, które będą miały to futerko takie misiowane w kołnierzach, jak również wzdłuż kurtki. No ja mam kilka kożuchów, więc jakby nie będę już nic takiego kupować, natomiast właśnie ten miś taki jest bardzo w trendach, także pojawi się w wielu kurtkach, w wielu płaszczach. I tak samo na przykład ten czekoladowy, piękny, właśnie z takim lekko rudawym misiem. No przepiękny, ja już trochę nie mogę się doczekać, trochę nie chcę, bo nie chcę, żeby się zrobiło już tak super zimno, ale naprawdę te kurtki kocham i uwielbiam, też już je noszę. Jedna jest sprzed 2 lat, druga jest z zeszłego roku. Czy sprzed 3 lat, a druga jest sprzed 2 lat, nie pamiętam dokładnie, ale naprawdę uwielbiam je. No i przede wszystkim coś, co jest bardzo, bardzo w trendach, czyli wielkie misie. Też takie właśnie a la baranki. Baranek jest bardzo modny w tym sezonie. Ja tutaj mam akurat płaszcz z chyba And Other Stories. Tak, z And Other Stories, wełniany. Bardzo cieplutki, na pewno po niego sięgnę w tym sezonie. Bardzo go lubię nosić z jasnymi torebkami, właśnie w okresie zimowym. To jest takie moje okrycie wierzchnie, które zawsze mi pomaga wprowadzić jasną torebkę do mojej stylizacji. Więc te misie pojawiają się właśnie w takich płaszczach, ale też krótszych kurtkach. Pojawiają się na akcesoriach, na przykład w butach. Tak samo pojawiają się w torebkach. Teraz przejdźmy już do kolorów. Na pewno na to czekałyście, bo wiecie, że kolory są bardzo istotne w tym sezonie. I zacznijmy od takiego właściwie koloru, który nie jest kolorem, bo to jest czerń. Czerń jest bardzo modna w tym sezonie. W każdym wydaniu, w
w każdej formie, w każdej fakturze. Czerni może być total look, oczywiście czerni jako dodatki. Czerni jest naprawdę dobrą bazą, jeżeli chodzi o te chłodniejsze sezony. Więc czerni jest bardzo modna, czerni połączona z bielą. Ja Wam pokażę moje właśnie te czarne elementy, czyli tak jak widziałyście, kurtka skórzana. Zobaczcie, no są różne faktury, one różnie odbijają światło, więc czerń ubrana od stóp do głów z różnych faktur może dać naprawdę bardzo, bardzo ciekawą stylizację. Jak widzicie, moje piękne czarne torebki, to jest moja torebka mojego projektu dla marki Duck, to jest krystal, to jest torebka z zeszłego roku. Nagram jeszcze na temat tych torebek film, także czekajcie, ale właśnie gładka skóra, minimalistyczna, właśnie ta czerń w takim minimalistycznym, gładkim wydaniu, czerń w takim miękkim wydaniu, czerń w butach, wiadomo, tak? Gładka czerń, czerń w wydaniu lakierowanym, czerń, która ma gdzieś tam jakąś swoją fakturę, tak? Czyli czerń na przykład przeplatana w przeplatankach. Tutaj na przykład mam czerń z deseniem kroko. Czerń w każdym wydaniu. Na pewno macie w swoich szafach ogromne ilości czarnych rzeczy. Zestawiajcie je, noście je. Naprawdę czerń jest kultowa, jest bardzo klasyczna. Oczywiście dopasowujcie ją do swojej urody, do tego, jak możecie nosić. Czerń nie musicie nosić przy samej twarzy, bo nie każdy dobrze wygląda z czernią. Mi to nie przeszkadza, mimo że teoretycznie nie powinnam jej tak nosić, bo jestem soft autumn. To ja czerń lubię i tak ją noszę przy twarzy. Ale możecie na przykład ją troszeczkę rozbielić kremem, jakąś śmietanką i już ta czarna marynarka w połączeniu z tą śmietanką pod szyją będzie troszeczkę lepiej wyglądać. Próbujcie. Czerń jest bardzo modna, jest bardzo klasyczna, jest bardzo elegancka. Zawsze dodaje takie plus ileś punktów do stylizacji, jeżeli zestawicie ją na przykład ze złotem. Naprawdę czerń jest bardzo mocno widoczna w trendach na ten sezon. Kolejnym kolorem w trendach, który tak właściwie nie jest do końca kolorem, bo to też jest z tych gamy bieli i czerni, a mianowicie jest to szarość. I z szarością ja mam troszeczkę problem, dlatego że wiecie, że ja mam troszeczkę cieplejszy odcień karnacji, więc jeżeli sięgam po szarości, to staram się sięgać po takie super ciemne, wpadające w antracyt i też taki mam ciemny płaszcz, który jest wiązany w pasie, więc też będzie w trendach. Więc w tym sezonie również po niego sięgnę. To są akurat szerokie materiałowe spodnie w kolorze właśnie antracytowym. Dodatkowo tutaj mam na przykład marynarkę w kratę, gdzie są dodatki szarości. Mam również jedną torebkę, która jest taką szarością dosyć ciepłą, wpadającą w taki lekki taupe, ale to jest jednak nadal szarość. Koszykowa torebka, ta jest akurat marki Falor koszyk, więc te szarości u mnie się pojawią, natomiast one na pewno będą musiały być podbite jakimś kolorem, żeby po prostu one dobrze zgrały się z moim typem urody, ale szarości w marynarkach, właśnie w takich typowo biznesowych stylizacjach naprawdę będą szeroko dostępne, także szarość jest bardzo modna też w tym sezonie. Ale ja Wam tutaj mówię o czerniach i szarościach, a z pewnością wszyscy już przestępują z nogi na nogę i czekają, aż zacznę mówić o największym trendzie kolorystycznym w tym sezonie, którym jest burgund. Burgund i jego różne odcienie, wpadające właśnie bardziej, zmieniające się w takie chłodniejsze tony, wpadające bardziej w śliwkę, tak jak w przypadku tego właśnie mojego skórzanego płaszcza czy kaszmirowego swetra, to jest właśnie typowa śliwka. To są te odcienie czerwieni i już wpadające w lekkie fiolety, ale również te czerwienie, które są typowymi czerwieniami, które absolutnie nie zgrywają się z moim typem urody, więc ja nie noszę typowej czerwieni. W związku z czym
jak usłyszałam, że trendem jest burgund, to się tak niesamowicie ucieszyłam, ponieważ to jest niesamowicie twarzowy odcień do mojej karnacji, do właśnie do stylizowania dla typów osób, które są jesieniami. I słuchajcie, ja naprawdę praktycznie nie musiałam nic kupić, jeżeli chodzi o ubrania, dlatego że wszystko wyciągnęłam ze swojej garderoby. Jest jednak taka jedna rzecz, którą kupiłam, jest to taka piękny t-shirt z Reserved, który ma w swoim składzie też jedwab. Jest to marcerowana bawełna i ma przepiękny odcień, zobaczcie. No jest przecudny. Także ten burgund, myślę, wydaje, że ten odcień, te bluzki jeszcze będą nadal dostępne w Reserved, także zajrzyjcie sobie na stronę. T-shirt, bardzo fajny, prosta forma. Jeżeli właśnie nie chcecie jakoś mocno inwestować w ten kolor, bo na przykład nie macie go w swojej szafie, to może warto właśnie kupić jeden t-shirt, który już podbije Waszą stylizację. No w mojej szafie nie zabrakło tego koloru. Tutaj mamy jeden taki sweterek. Tutaj z kolei mam bluzkę, która też już jest ze mną od wielu lat, wiskozową. Też w tym pięknym odcieniu. Ja już robiłam z tą bluzką niejedną stylizację. Na pewno znajdziecie ją na Instagramie. Oczywiście ten taki burgund wpadający w lekki fiolet, to już pokazywałam Wam wcześniej przy okazji stylizacji z boho. Tak. No, to są moje kolory, wszystko moje kolory. Tak samo tutaj możecie zobaczyć moją sukienkę self-portrait. Znowu wpisuje się w te falbanki, wszelkie takie przeźroczystości. No, przepiękna jest. Jest piękna, burgundowa, bardzo dobrze, bardzo ładnie wygląda z moją karnacją. Też zrobiłam z nią stylizację, pojawi się na Instagramie. Ale też, jeżeli boicie się takiego burgundu, typowego w ubraniach, bo nie jest to do końca Wasz kolor, a chciałybyście wprowadzić coś trendowego, to ja Wam powiem, że same dodatki burgundowe tak podbijają pięknie stylizacje, wszystkie neutralne stylizacje, beżowe, karmelowe, ale również stylizacje takie właśnie szare, czarne, podbite elementem burgundu, takiej właśnie wiśni, śliwki, po prostu są, dostają tego czegoś. Więc na przykład, jeżeli boicie się tego koloru, a w miarę dobrze znosicie ten kolor właśnie w okolicy twarzy, to możecie pokusić się o jedwabną apaszkę. Możecie ją również zawiązać na włosach. Jeżeli chcecie troszeczkę ten burgund odsunąć od swojej twarzy, no to zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie zainwestowanie w jakąś burgundową, ciemną bordową torebkę. To jest torebka, która też jest w mojej szafie od kilku lat. To jest torebka Mulberry. Skórzana, piękna, z dodatkami złotymi. No, noszę ją w tym sezonie namiętnie, bardzo ją lubię. Pięknie wygląda ze swoimi stylizacjami. Również możecie się pokusić o jakieś takie dodatki typu kokardki. Kokardki w ogóle są bardzo modne w tym sezonie, w różnych odsłonach. Ja mam też czarne. Moja córa uwielbia kokardki, więc razem z nimi chodzimy. Więc no, popatrzcie, no po prostu taki element drobny, bordowy i już coś tam wprowadzi do Waszej stylizacji, więc te kokardki są też fajnym rozwiązaniem. Zresztą teraz modny jest taki look na włosy, które są takie lekko blond i one nie są jakoś specjalnie uczesane, wystylizowane, co najwyżej jakiś taki luźny warko, czyli na końcu właśnie ta kokardka, czy podpięte po prostu te włosy z kokardką, wiecie, to jest taki styl francuski. No takie dodatki mogą Wam zrobić super stylizację, także warto zwrócić na nie uwagę. No i oczywiście moja torebka, też piękna, bordowa. Tutaj możecie, wiecie, sobie dodać różne elementy. Też pięknie wygląda z większością stylizacji, tak jak zobaczycie nawet teraz z tą panterką. Ja wiem, że burgund niektórych może przerażać, natomiast ja planuję przygotować dla Was, nagrać kolejny film, w którym opowiem Wam trochę więcej o takich połączeniach kolorystycznych.
I myślę, że właśnie gdy Wam to pokażę i też pokażę Wam na przykładach moich stylizacji, to mam takie wrażenie, że przestaniecie się bać tych kolorów, bo to, co można z tymi kolorami zrobić w tym sezonie, to jest naprawdę coś niesamowitego. I takie drobne elementy mogą naprawdę super rozweselić, tak trochę podbić naszą stylizację. Ja tę torebkę uwielbiam, jest przepiękna, ma przepiękny kolor, po prostu burgund. Burgund Love. Ja po prostu kocham ten kolor w tym sezonie, jestem zachwycona. Cieszę się, że ten kolor trafił do trendów w tym sezonie. To jest zdecydowanie mój kolor i mój typ. I tak się rozemocjonowałam tym burgundem, że zapomniałam wspomnieć, że też bardzo mocnym trendem jest burgund, który wprowadzony jest w butach. Prawie zapomniałabym Wam o tym opowiedzieć. Więc tutaj na przykład pokazuję Wam takie balerinki a la Mary Jane burgundowe, które kupiłam w Ryłko w tym sezonie, także te balerinki jak najbardziej dostaniecie jeszcze. Powinny być dostępne w ofercie Ryłko. Są bardzo mięciutkie, wygodne i piękne i to jest taki, słuchajcie, bardzo ciemny odcień burgundu, więc on będzie ładnie pasował też z brązami. On bardzo ładnie wygląda właśnie z tą moją torebką z Mulberry, ale także taki troszeczkę bardziej intensywny, czerwony, właśnie ciemna czerwień, taka głęboka ciemna czerwień, lakierowana tak jak w przypadku tych butów z Hegosa i do tego właśnie na przykład taka torebka. Widzicie, nie musi być nie wiadomo ile tych elementów burgundowych, bo ja na przykład tą stylizację z tymi elementami zrobiłabym całą czarną i dorzuciłabym tylko takie akcenty burgundowe i to już by super wyglądało. No, przepięknie to wygląda. Bardzo mi się w ogóle podoba ten styl Mary Jane. On troszeczkę może skracać nogę, tu musicie mieć tego świadomość, ale no, ta kolorystyka jest przepiękna. I kolor brązowy. Kolor brązowy to chyba jest najtrudniejszy kolor w tym sezonie, który może zniszczyć naszą stylizację. Może ją też pięknie podbić, ale może ją również zniszczyć, jeżeli ją źle dobierzemy, jeżeli faktycznie nie dopasujemy tego odcienia do naszej karnacji. Brązy w tym sezonie to po prostu jest ogromny hit i możemy powiedzieć o wszystkich, absolutnie wszystkich odcieniach brązu, które bardzo często są też zestawiane ze sobą razem. Oczywiście one muszą być w odpowiedniej tonacji, natomiast to nie jest tak, że jak się ubieramy na brązowo, to musimy być cali na ten sam odcień brązu, ale można właśnie pobawić się też z odcieniami karmelu, z odcieniami beżu, połączonymi właśnie z typowym, ciemniejszym, czekoladowym brązem, takim bardziej mlecznym brązem. Ja Wam teraz pokażę, jakie brązy na przykład mam w swojej szafie. I tak jak już wcześniej Wam pokazywałam, taką ciemną czekoladę, gorzką czekoladę. Ta spódnica, słuchajcie, podbija wiele, wiele stylizacji. Wygląda pięknie, gdy właśnie założę też do niej ciemne, kryjące, czekoladowe rajstopy i do tego ubieram czekoladowe botki. No i później bawię się już jakoś górą, dodaję coś innego u góry. Tak jak widzicie też tutaj tą gorzką, ciemną czekoladę mam też w tych torebkach. Torebkach właśnie, które są plecione. One przepięknie podbijają każdą stylizację, ponieważ one mają fakturę, więc też dają coś ciekawszego do tej naszej stylizacji. Czekoladowa torebka, która jest taką typową, gorzką czekoladą. Ona przepięknie wygląda z beżami. No, naprawdę bardzo ładnie podbija dużo moich stylizacji. I tak samo piękne czekoladowe loafersy, takie lekko błyszczące, to też jest teraz bardzo modne, także w butach na przykład właśnie ta czekolada. Oprócz tego właśnie w fakturze na przykład zamszu, tak, ta gorzka, ciemna czekolada w zamszowych, wysokich butach, kozakach. Potem już zaczynamy schodzić właśnie do takiego odcienia bardziej kasztanowego, tak jak Wam pokazywałam w przypadku tej mojej torebki z Ochnika,
przepiękny. Jest mi ciężko ukazać wam ten, pokazać wam ten kolor teraz w kamerze, bo on wychodzi bardzo ciemno. Mam nadzieję, że już później na waszych ekranach będzie to lepiej wyglądało, ale on ma taki właśnie czerwonawy odcień, kasztanowy, przepiękny. Ta rączka nie jest od tej torebki, to jest rączka z Daga, którą zamówiłam. Ona się odrobinę różni od tej torebki, ona jest lekko bardziej w żółte tony wpadająca, ale mi to nie przeszkadza. Uważam, że bardzo ładnie wygląda z tą torebką. Ona ma też długi pasek regulowany. No i również takie czekoladowe też loafersy. I oprócz tego już zaczynamy wchodzić w taki troszeczkę inny odcień. To jest właśnie odcień ciepłej, takiej mlecznej czekolady. To jest torebka właśnie moja kochana, zaprojektowana dla marki Duck. Ona była w ofercie w zeszłym roku. To jest krystal. Ma przepiękny właśnie taki mleczny odcień brązu, więc też będę ją w tym sezonie nosiła. Bardzo ją lubię, bo ona jest taka mięciutka, tak jak widzicie, nawet z tą panterką dzisiaj mi ładnie się zgrywa. No już później, przechodząc właśnie z tych takich ciemniejszych odcieni, wchodzimy w takie bardziej karmelowe brązy, tak jak w przypadku tych moich kowbojek. To są krótkie kowbojki. To jest R. Polański. Kupiłam je w zeszłym roku, ale widziałam, że też w wielu kolorach są dostępne w tym sezonie. Także bardzo ładne. One też fajnie zgrywają mi się z tą moją torebką. No i oczywiście już wchodząc konkretnie, słuchajcie, w takie typowe karmele. Karmel. Spodniak karmel w torebce. Ja uwielbiam. To są takie odcienie, które też pięknie podbijają. No, też widzicie dzisiaj. Mam taką chłodniejszą troszeczkę tą panterkę, a ta torebka też już coś robi fajnego w tej stylizacji. Ubrałabym ją też do tej panterki, wyglądałaby super. No i oczywiście, jeżeli boicie się już takich typowych brązów ciemnych, czekoladowych, to właśnie poszłabym może w kierunku takich odrobinę cieplejszych, jeżeli macie taki typ urody. Możecie też pomyśleć o wprowadzeniu brązów w dodatkach, tak jak na przykład ta moja jedwabna apaszka. Ona teraz oczywiście nie pasuje do tej mojej bluzki, ale wiecie, tu już coś się dzieje, już coś wprowadza. Jeżeli na przykład chcecie mieć tylko i wyłącznie w dodatkach brązy, to możecie sobie właśnie taką apaszkę nawet przewiązać na torebce i też już będzie to fajnie wyglądało. Brązy to też jest bardzo, bardzo mocny trend. Możecie dopasować odcień brązu do waszej karnacji. Nie bójcie się tego koloru. Ja wam też oczywiście opowiem, z czym zestawiać te brązy, jak sobie radzić z ciemnym brązem, kiedy mamy taką karnację delikatniejszą. Opowiem wam to właśnie w osobnym filmie, także już teraz was do tego filmu będę zapraszała w przyszłości. No i tak jak widzicie, panterka. Też delikatne wprowadzenie, delikatne. Może to nie jest tak bardzo delikatne, bo jednak to jest mocny wzór, ale to już jest jakiś brąz, już coś się dzieje. Już do tego na przykład właśnie dobieramy jakąś brązową torebkę, tak? I już o, i już coś się dzieje, już jesteśmy w trendach, już jest fajnie. Także naprawdę nie bójcie się tych kolorów. Może właśnie jakąś jedną rzecz, może właśnie jeżeli boicie się typowo ubrań brązowych, to zainwestujcie w tym sezonie w brązową torebkę, w brązowe buty i to będzie też właśnie fajny dodatek, bo powiem wam szczerze, że myślę, że ten brąz zostanie z nami na dłużej i warto mieć w garderobie też taki odcień. Oczywiście teraz opowiedziałam wam o takich mocnych kolorach, które bardzo są trendowe, ale oprócz tego takimi dodatkowymi kolorami, które bardzo fajnie podbijają stylizację i dopełniają te kolory trendowe, są dodatkowe kolory bardzo takie właśnie ziemiste, takie stonowane. I jednym z takich kolorów jest kolor oliwkowy. Ja akurat mam dzisiaj do pokazania wam torebkę w tym kolorze. Zieleń oliwkowa, może być to oliwka taka jaśniejsza, może być ciemniejsza, troszeczkę ciemniejszy odcień zieleni, ale ogólnie zieleń też jest w trendach i ona bardzo ładnie się zgrywa z innymi kolorami.
z burgundem, z brązem, z beżami, więc zieleń też warto jest mieć w swojej szafie. Drugim takim kolorem, który też bardzo fajnie wpisuje się w trendy, jest granatowy, taki ciemny niebieski. Ten granat też można bardzo ładnie połączyć właśnie z burgundem. Dobrze też wygląda z brązem, jeżeli oczywiście dobierzecie odpowiednie odcienie, na przykład z karmelem bardzo ładnie wygląda ten granat. O tym też powiem troszeczkę więcej w kolejnym filmie, ale tak, jeszcze właśnie ten odcień taki ciemny, granatowy, to też jest kolejny trend. I oprócz tego coś, co jest właśnie trochę bardziej zaskakujące, są pastele. Te pastele są takie rozmyte, takie bym nazwała akwarelowe, takie jakbyście troszeczkę zabrudziły farbę, która ma, jest rozbielona, jest jasna, ale lekko zabrudzona. To właśnie ten odcień taki malarski tych pasteli też jest modny i on bardzo ładnie zgrywa się właśnie z tymi burgundem, z tym brązem i z czernią i te zielenie i to wszystko się ładnie łączy. Tak jak właśnie Wam pokazuję tutaj taki rozmyty róż pudrowy i tutaj tak samo delikatne biele. To może być właśnie ten róż, to może być krem, to może być taka rozmyta zieleń, taka szałwiowa, to może być taki delikatny błękit rozmyty, też wpadający taką lekką szarość. Te odcienie będą pięknie wyglądały właśnie w stylizacjach jesiennych, także nie bójcie się też pasteli. To może być fajne połączenie, jeżeli macie takie elementy w swojej garderobie już teraz, nie chcecie na przykład dokupować nic nowego, to poszukajcie i spróbujcie je zestawić. Może to być bardzo fajne i ciekawe połączenie. Także tak, te pastele zamykają już całą tą strefę, która jest właśnie kolorystyczna. Kolory są przepiękne tej jesieni. Ja też Wam pokażę, bo mam tutaj zestawienie kolorystyki, która jest dobrze dobrana do tak zwanego koloru Soft Autumn. I słuchajcie, te wszystkie odcienie praktycznie, które Wam tu pokazuję, są modne tej jesieni. I one wszystkie połączone ze sobą, ja o tym będę troszeczkę więcej mówić w kolejnym filmie, dadzą Wam piękne stylizacje. Także jak widzicie, kolory są przepiękne, jest w czym wybierać, jest jak je łączyć. No naprawdę super sezon, bardzo fajny sezon. Przejdźmy już teraz do butów. I buty, tak, buty są cudowne w tym sezonie. Zacznijmy od balerin, które są absolutnym hitem. Baleriny występują w bardzo wielu odmianach, oczywiście takich totalnie klasycznych, okrągłych, nie wiem, z kokardeczką, skórzanych, do takich balerin, które są przeźroczyste, nadal siateczkowe, chociaż nie wiem, jak takie buty sprawdzają się już jesienią. Natomiast tak, przeźroczyste baleriny są nadal modne, tak jak w poprzednim sezonie. Bardzo modne są te baleriny typu Mary Jane. I tak, ja mam je w dwóch kolorach. Tak już Wam wcześniej pokazywałam, te burgundowe z Ryłko z dwoma paskami, ale również mam te czarne z Ryłko, które kupiłam w zeszłym sezonie i nadal są dostępne. One są, tak jak widzicie, z jednym paskiem, czyli tak, burgundowe są dostępne z dwoma paskami, a czarne z pojedynczym. Chyba te z dwoma paskami też są dostępne w czerni. Z tego co pamiętam, one się odrobinę różnią. Te burgundowe są bardziej wycięte i mają to wycięcie tutaj takie bardziej ostre. Oczywiście baleriny z kwadratowym noskiem nadal. Ja uważam, że nawet jeżeli gdzieś ten sezon się skończy i to jest taki but, który jest bardzo uniwersalny i będzie ładnie wyglądał do wielu stylizacji również po tym sezonie. Tak samo mam takie baleriny z marki Balagan, czy Bałagan, chyba Bałagan to się czyta, które są właśnie w skórze kroko. Te już są ze mną też dwa chyba sezony, bardzo fajne. Tak, balerin, oczywiście też są dostępne takie baleriny z miękkich materiałów, baleriny wykonane z takich właśnie materiałów satynowanych.
w panterki. Także naprawdę jest ogromny wybór balerin w tym sezonie. Kolejnymi butami, które są modne w tym sezonie, to takie właśnie pantofelki na obcasie, nie za wysokim, które też są właśnie w tym modelu Mary Jane z paseczkami, z takim bardziej ściętym czubkiem. Te buty są bardzo wygodne, te obcasy są też bardzo wygodne. Bardzo często one są właśnie dostępne w tej lakierowanej skórze. Ja posiadam je w dwóch wersjach kolorystycznych, w czerni i w takim bordo, wpadającym w czerwień, jaśniejszy odcień bordo. Są przepiękne, są bardzo wygodne. Ja je mam z marki Hegos Milano i mogę Wam je już śmiało polecić. Oczywiście trzeba uważać z lakierem, ponieważ można go łatwo zarysować, natomiast ja o nie dbam i nic się z nimi nie dzieje. Bardzo fajne buty. Pełno jest właśnie butów na takim obcasie. Nadal są dostępne w ofertach sklepów buty typu slingback, z czubkami, takie szpilki, pantofelki właśnie, gdzie ten czubek jest ostry. No i ten pasek z tyłu. Ja uważam, że my już powoli z tego sezonu wychodzimy, natomiast to będą pewnie buty fajne na taki okres świąteczny, ubrania do typowych kreacji świątecznych i sylwestrowych. Także te buty slingback z czubkiem są nadal w trendach. O, jeszcze a propos balerin, zapomniałam Wam powiedzieć, że też takie fajne baleriny w czubek, one bardzo ładnie wydłużają sylwetkę, ładnie wyglądają na sylwetce. Więc też takie buty, no i oczywiście te czubki ścięte, to są teraz trendy właśnie w obuwiu. Kolejnym modnym butem w tym sezonie, tym trendem są mokasyny. Moje mokasyny, te już mam od chyba 2 lat. Tutaj mam takie zielone, oliwkowe mokasyny, które też będą się wpisywały w kolorystykę tego sezonu. Klasyczne mokasyny właśnie z takimi elementami złotymi, srebrnymi, tak zwany horse bead. To są takie właśnie typowe mokasyny, które bardzo modne są w tym sezonie. One są totalnie klasyczne. Zapewne macie już jakąś jedną parę w swojej garderobie. One w tym roku nadal będą fajne i wygodne i dobre do noszenia. To są przede wszystkim bardzo wygodne buty, słuchajcie, bo one naprawdę fajnie wyglądają stylizacyjnie do wielu spodni i są wygodne, są płaskie. Buty płaskie są ważne na ten sezon, bo po prostu pogoda nie sprzyja na to, żebyśmy chodziły cały czas w obcasach. No i tak samo tutaj mam takie troszeczkę mocniejsze mokasyny, też z dodatkiem złotym, czekoladowe, z takiej lekko błyszczącej skóry. To też jest w trendach takie właśnie cięższe mokasyny w czerni, w brązach. One są bardzo modne w tym sezonie, także też zachęcam do spojrzenia na nie, bo one na pewno też zostaną z nami na dłużej. One też są już z poprzednich sezonów, one się różnią zazwyczaj tylko tymi dodatkami, ale właśnie te będą moimi, to są nowe buty, które kupiłam niedawno i na pewno będą fajnie wyglądały z moimi stylizacjami. Oczywiście botki nie wychodzą z mody, klasyczne, takie wpadające też w kowbojski styl. To jest cały czas w trendach teraz, na jesień. Oprócz tego botki na obcasie wróciły też do łask. Ja też takie posiadam oczywiście, ale już je tutaj nie przynosiłam, bo powiem szczerze, że przygotowanie tego filmu to jest naprawdę ogrom pracy i ogromny bałagan. Więc tak, botki na obcasie również są bardzo modne. Raczej takie te obcasy są w miarę stabilne. Mi się wydaje, że powyżej 8 cm to raczej nie ma co inwestować w takie buty, ponieważ nie są wygodne. Myślę, że każdy gdzieś tam w swojej garderobie powinien mieć też taki elegantszy rodzaj buta. No i oczywiście kolejny bardzo, bardzo mocny trend to są takie ciężkie, workerowe buty. Takie, które się wsuwa od góry, taki wiecie, ciężki ten but. Ja akurat takich nie mam, natomiast mam takie alaglany czarne i też myślę, że będę je nosiła w tym sezonie.
bo to też właśnie taki czarny, cięższy but fajnie wygląda. I tak, na pewno po nie sięgnę w tym sezonie też. No i oczywiście, tak już wcześniej wspominałam, klasyczne oficerki, wysokie, na płaskim obcasie, ale też takie wyższe buty na obcasie, takim słupkowym, bardzo minimalistyczne wyglądem, też będą fajnie wyglądały, więc to jest jakby jedna strona tego trendu na wysokie buty i też na przykład takie wysokie zamszowe, czekoladowe, które są powyżej kolana, już takie nachodzące na udo. Wszystko z takich właśnie tego typu obuwia teraz będzie modne, bo to jest właśnie ten nacisk na pokazanie nogi w tym sezonie, który jest bardzo, bardzo ważny. Więc tak, takie wysokie buty. Ale właśnie też pojawia się dużo zdobień z ćwieków. I to już jest takie bardziej rockowe. Jeżeli lubicie i macie taki styl, to znajdziecie bardzo dużo właśnie kozaków, jakichś takich loafersów, takich biker butów, które będą wysadzone tymi nitami. I one też będą podbijały trochę mocniej stylizację. Więc możecie też poszukać tego typu zdobień w butach. Oczywiście mówiąc o obuwiu na jesień, nie mogłabym nie wspomnieć o obuwiu sportowym. I styl, który jest nadal bardzo mocny i taki charakterystyczny, to jest właśnie styl ten halówkowy. Jak pamiętacie, ja już w zeszłym sezonie Wam pokazywałam te moje halówki z Massimo Dutti. One nadal są w świetnym stanie, one mają taki śmietankowy kolor z delikatnym beżem na czubkach i brązowymi podeszwami, ale uległam modzie i trendowi i słuchajcie, kupiłam swoje pierwsze Samby. Nie wiem, czy pierwsze, czy ostatnie, nie wiem, nie chcę się deklarować w tym momencie, nigdy nie mów nigdy, ale słuchajcie, trafiłam na bardzo piękne, zresztą mogę Wam je teraz porównać, jak wyglądają obok siebie Samby i właśnie te z Massimo Dutti. No są bardzo podobne. Kupiłam ten model sam, już raz zaraz wrócę, który jest, słuchajcie, z burgundowymi, czekajcie, tu się próbuję już nie pokazywać, burgundowymi takimi śliwkowymi paskami, śliwkowymi sznurówkami. One oczywiście też są na zmianę na taki bardziej szarawo-beżowy kolor. One mają właśnie tutaj z tyłu taki zamsz, ale ten zamsz jest, słuchajcie, taki troszeczkę bardziej miękki. To nie jest gładki zamsz, bardziej chropowaty. Same w sobie mają bardzo ładny kolor, bo to jest też taki właśnie krem, leciutki, taki jasny, rozbielony beż. Mają bardzo ładne brązowe podeszwy, więc bardzo ładnie wyglądają, właśnie tak jak nawet dzisiaj widzicie, z tą moją panterką brązową, więc bardzo ładnie wyglądają z brązami, z tymi wszystkimi bordowymi dodatkami. Ja też chciałam, żeby one mi pasowały właśnie do tej mojej torebki Marbury i kolorystycznie bardzo dobrze są dobrane. Też fajnie wyglądają z tą torebką z ochnika. No i po prostu jak je zobaczyłam, no muszę się przyznać, zakochałam się w nich i nie żałuję, że je kupiłam. To jest zdecydowanie coś, co bardzo chciałam kupić na ten sezon i udało mi się dostać w tej kolorystyce. To nie są te bordowe, bo wiem, że są też takie typowo całe bordowe. To ten kolor pasków nie jest bordowy, on jest taki bardziej burgundowy, bakłażanowy. Moim zdaniem właśnie uniwersalny i do tych bardziej czerwonych odcieni, tych bardziej fioletowych, ale także do brązów. Także mam swoje Samby. Jestem zadowolona. Bardzo fajnie się noszą. Ogólnie muszę powiedzieć, że są bardzo wygodne. Byłam zaskoczona, ale naprawdę mi się spodobały. I również ja mam swoje Samby w swojej kolekcji.
Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o biżuterii, która jest modna w tym sezonie, a jest to taka mocna, duża biżuteria, dmuchana, ale też pewnie kojarzycie te kolczyki, krople, bottegi Veneta, również takie dmuchane, duże bransoletki złote, metalowe. Metal jest bardzo mocno dostępny i tak wszechobecny w dodatkach. Również takie metalowe klamry, zapięcia, gumki z takim metalem do włosów, właśnie do podpięcia tych swoich takich nieułożonych, rozrzuconych włosów. Podpinamy właśnie takimi klamrami. Duże naszyjniki, dużo się dzieje wokół szyi, więc ta biżuteria jest taka mocna. Taka jak dzisiaj u mnie, na przykład te kolczyki, ale też vintage styl. Dużo vintage'owych kolczyków, dużych, mocnych, z jakimś kamieniem. To jest teraz bardzo, bardzo modne. Oprócz tego, jak już mówiliśmy wcześniej o tych torebkach, ja Wam pokazywałam torebki przy okazji tych wszystkich elementów, kolorów i wszystkiego, więc już nie będę powtarzać torebek. Torebki, nie będę ich tak pokazywać, ale torebki bardzo modne są proste, w prostych formach, ale przyozdobione. I właśnie tutaj dodamy, a tu jakiś puszek, a tu jakiś breloczek, a tu jakaś apaszka. Torebki zdobione, to jest ogromny trend w tym sezonie, więc jeżeli chcecie, żeby Wasza torebka była bardziej trendowa, to musicie ją obwiesić łańcuszkami, breloczkami, apaszkami i takimi rzeczami. Ja się oczywiście śmieję, nic nie musicie robić, ale jeżeli macie na to ochotę, jak na przykład tą torebkę tak troszeczkę przyozdobiłam, ale lubię ją też w takiej wersji bez żadnych ozdób. Torebki, jakie są modne, przede wszystkim duże szoperki. To akurat nie jest trend dla mnie, bo jak wiecie, ja bardzo lubię małe torebki, ale szoperki, jeżeli szukacie jakiejś wymarzonej szoperki w tym sezonie, to szoperkę na pewno znajdziecie, bo wiele marek, takich, które robią galanterię skórzaną, ale również w sieciówkach, które tworzą skórzane torebki, mają właśnie takie wielkie szoperki. Standardowo nadal modna jest torebka Sym z Polen. Również jest bardzo modna Demeliera. Boże, jak ona się nazywała? Nowy Jork, New York chyba się nazywała. Ta duża, taka szeroka. Totalnym hitem, jeżeli chodzi o torebki, jest zamszowa, duża torba marki The Row. I generalnie wiele marek już stworzyło swoje wersje tych torebek, więc bardzo znanym zamiennikiem tej torebki jest na przykład właśnie taka duża zamszowa torebka w marce COS. Generalnie zamszowe torebki są teraz bardzo hitowe, są bardzo w trendach i bardzo szybko się wyprzedają w każdym sklepie. Również w sieciówkach. Jeżeli chcecie być w trendach, to zachęcam Was do korzystania właśnie z dużych, zamszowych toreb. Oczywiście to torby wykonane z gładkich skór, takie proste formą, nadal są modne a la messenger bag, nadal są w trendach. Proste, minimalistyczne, one słuchajcie, zawsze będą pięknie wyglądały do każdej Waszej stylizacji. Tu mam akurat marki francuskiej Saur. Nie pamiętam, jak się dokładnie czyta tą markę, ale też taka gładka. Oczywiście Vancouver, gładki messenger. Bardzo fajnie teraz też właśnie są stylizowane torebki, które nie tylko mają właśnie ten kwadratowy styl, ale bardziej podłużne. To są te torebki East-West. I wiele marek, również tych takich luksusowych, wypuściło swoje wersje torebek klasycznych w wersji East-West. Na przykład Louis Vuitton poszedł Metisma East-West. Vancouver też jest, nie Vancouver, chyba ta wersja Vancouver też jest taka kopertówki podłużna East-West. Więc jeżeli szukacie jakichś torebek i chcecie być bardzo w trendach, to bym poszła teraz bardziej właśnie w te takie podłużne bagietki, bo one bardzo są teraz modne. I dodatkowo torebki wykonane z takiej miękkiej skóry, takie a la poduszeczki, takie wiecie, kojarzycie markę Loewe na pewno. Loewe ma w swojej ofercie tego typu torebki. Demelier ma taką torebkę, dużą szoperkę.
Ma, z tego co pamiętam, no tak, tak, Loewe to jest największy, a Chanel nawet ma taką torebkę, a la worek, taki, wiecie, miękki, z miękkiej skóry, to jest po prostu taka na paseczku, z sieciówki. Sama zamówiłam sobie ostatnio właśnie taką torebkę marki COS i czekam, żeby do mnie przyszła. To jest właśnie z takiej miękkiej skóry. Ja wybrałam tą wersję mniejszą, ale ona też występuje w większej, w przepięknym burgundowym kolorze. Ta skóra też występuje, natomiast u nas w Wielkiej Brytanii one są już wyprzedane i niestety nie jestem w stanie też nawet tej większej zamówić, żeby Wam pokazać. Ona wtedy jest na takim grubszym pasku. Ja zamówiłam na tym takim cieńszym, mniejszą torebkę, jest przepiękna. Więc tak, wszystkie takie miękkie, delikatne skóry, to jest ta Napa Leather. Te torebki są bardzo teraz w trendach. Takie, wiecie, niekonstrukcyjne, takie miękkie, że po prostu zabieramy je. Bardzo często są noszone nie w takiej formie, że wiecie, przerzucone przez ramię, ewentualnie na jednym ramieniu. Oczywiście też, natomiast, o, ja może wezmę inną torebkę. Bardzo często noszone torebki są w ten sposób, pod pachą, więc nawet jeśli macie jakąś, nie wiem, szanelkę, czy tego typu właśnie pikowane torebki, nie musicie koniecznie ich nosić w formie messenger bag, tylko właśnie a la kopertówki. To jest też bardzo modne. Nawet te większe torby, które są takie super duże, a la shopperkowe, dziewczyny zaginają i też wkładają pod pachę. Też w ten sposób stylizują swoje stylizacje. Powiem Wam, że to nawet jest wygodne czasem, bo jak się idzie z samochodu, mamy mnóstwo rzeczy, to nie przekładać przez siebie, ale też pod pachę wrzucić, pach, pach. Trend dla mam. Nie no, śmieję się. Oczywiście trend dla mam jest bardziej messenger bag, bo można przerzucić przez ramię. Ale tak, właśnie takie noszone torebki, to jest teraz bardzo w trendach. Miękka skóra, wszystko co jest takie organiczne, przyjemne, to jest modne w tym sezonie. Także torebki są piękne, naprawdę piękne. Oczywiście możecie zawsze korzystać ze swoich torebek. Nie musicie kupować nic nowego, bo wystarczy, że gdzieś to ładnie wystylizujecie ze swoimi ubraniami. Trendy są przede wszystkim dla Was. Podsumowując już, mam nadzieję, że wytrwaliście ze mną do samego końca, bo to był na pewno bardzo długi film. Ja jeszcze mówię, chociaż czuję, że mój głos już zaczyna być taki trochę przeciążony. Bardzo się cieszę, że mogłam Wam, dla Was nagrać te trendy w tym sezonie. Mam nadzieję, że to, co Wam pokazałam, troszeczkę Wam rozjaśniło w głowie, jak podejść do tego tematu trendów. Czy faktycznie musimy czegoś szukać nowego w sklepach, czy może znajdziemy coś akurat w swojej szafie. Nie musimy tak, wiecie, panicznie na oślep pędzić za tymi trendami. Trendy to nie jest coś obowiązkowego. Jak widzicie, te trendy też w tym sezonie są takie dosyć klasyczne, więc wiele rzeczy po prostu już macie u siebie. Jak nie macie dokładnie w tej formie, macie w innej i łatwo je możecie zestawić w ciekawe kompozycje. Zachęcam Was do tego, żebyście się bawiły tą modą. Moda jest fajna, moda jest dla nas, moda jest po to, żebyśmy się dobrze czuły. Jeżeli macie fajnie skrojoną garderobę, to bardzo często pójdziecie tylko do szafy, weźmiecie jedną rzecz, drugą rzecz, złożycie je razem, dołożycie coś zewnętrznie, jakiś płaszcz, jakąś fajną torebkę, but i już to będzie super wyglądać. Właśnie tracę głos. Ale naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście się bawiły tą modą, żeby ta moda była dla Was, żebyście to Wy czuły się sobą w tym, co na sobie macie. Także tego Wam serdecznie życzę. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście zasubskrybowały mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo no, bardzo zależy mi na tym, żebyście ze mną zostały na dłużej. Zostali, bo oczywiście nie będę nikogo wykluczać. Mężczyzn też tutaj mile zachęcam i zapraszam. Zachęcam też do zostawienia mi kciuka do góry, to jest niesamowicie motywujące dla mnie do kolejnych filmów. Zapraszam Was oczywiście do mnie na Instagrama, tam znajdziecie wiele stylizacji z tymi ubraniami, które przed chwilą Wam pokazałam. I to będą takie już typowe inspiracje dla Was. Oczywiście niebawem, mam nadzieję, uda mi się nagrać film o kolorach,
bo chciałabym powiedzieć Wam o takich zestawieniach tych kolorystycznych, jesiennych. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Do zobaczenia, pa!